Witam w kolejnym odcinku SGSM Foreigner. Dzisiaj teleturniej, od którego ostatnio się uzależniłem, The Crystal Maze. The Crystal Maze, teleturniej, który nie doszedł nigdy do Polski, dlatego jest SGSM Foreigner. Jest to teleturniej brytyjski, ale stworzony przez Francuza. Był nadawany, czy też jest nadawany, na kanale Channel 4 w latach 1990-95 i ponownie od roku 2016. W tym okresie, w latach 90-93, prowadził go Richard O'Brien, potem w latach 93-95 Ed Tudor Paul, tak się nazywa. A teraz go prowadzą Richard Adobue, jak to się nazywa. A wcześniej, w roku 2016, Steven Merchant. No dobrze, ale mniejsza o prowadzących. No i krótka historia tego programu. Na początku lat 90. Channel 4 chciał sprowadzić do Wielkiej Brytanii Fort Boyard. Ostatecznie to się udało, ale nie Channel 4, ale Channel 5. I to 8 lat później. No i cóż, ale niestety powód, dlaczego Fort Boyard nie mógł zostać nakręcony wtedy, był bardzo prozaiczny. Mianowicie Channel 4 się spóźnił i chciał kręcić Fort Boyard, kiedy na to już pogoda nie pozwalała. No i plany, pierwsze plany stworzenia brytyjskiej wersji Fortu Boyard upadły. To też Brytyjczycy skontaktowali się z Jacques'em Antoine, czyli twórcą Fortu Boyard, i poprosili go o stworzenie alternatywnego formatu, ale którego wyrażenie będzie całkowicie inne. No na przykład, tak porównajmy, Who's Still Standing do rosyjskiej ruletki. Dwa teleturnieje opierające się na tych samych praktycznie elementach, ale inaczej wyrażone. A prawem autorskim jest chronione tylko sposób wyrażenia. Ale zresztą tu o jakim prawie autorskim my mówimy, skoro i Fort Boyard, i The Crystal Maze mają tego samego twórcę. W każdym razie, poprosili Jacques'a Antoine o stworzenie alternatywnego formatu, a ten w dwa dni stworzył The Crystal Maze. Dwa dni go wymyślił, opracował format, wszystko. Następnie zaczęły się budowa dupnego studia, bo to jest olbrzymie studio. Olbrzymiej ilości elementów, tych wszystkich korytarzy, komnat, konstrukcja zadań. Normalnie ten program kosztował niemałe pieniądze. A na czym on polega? A to na tym, że drużyna, jedna drużyna składająca się z 6 osób, wszyscy uczestnicy, podobnie jak w brytyjskiej wersji Fortu Boyard, to są uczestnicy, zwykli ludzie, nie gwiazdy, żadne celebrities, tylko i wyłącznie zwykli ludzie. No i cóż, ich zadaniem jest zdobyć jak najwięcej pieniędzy w tej oto kryształowej kuli. Mają na tą określoną ilość czasu. Ile? Nie wiadomo. Długość, ilość czasu, jaką mogą spędzić w tej oto kryształowej kuli, jest bezpośrednio powiązana z małymi kryształowymi kulami. O tymi. Jedna kryształowa kula to 5 sekund. Na przykład jak zdobędą 4 kryształowe kule, mogą łapać pieniądze w tej kuli przez 20 sekund. Po 4 razy 5 to 20. Tyle, że w tej kuli łapią nie pieniądze jako pieniądze, tylko jako srebrne i złote kawałki papieru. No a potem to jest przeliczane na pieniądze. Podobnie jak w Forcie Boyard zbiera się monety, tak w Crystal Maze, w wielkiej kryształowej kuli, łapie się latające papiery. Złote i srebrne. Potem to wszystko jest przeliczane na pieniądze. Czyli tutaj mamy analogię do Fortu Boyard. Widać rękę tego samego twórcy. No, ale to jest dopiero finał. Tak wygląda. Finał to są spoilery. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć te kryształowe kule? Ano, podobnie jak w Forcie Boyard, trzeba wykonać określoną liczbę zadań. W ciągu całej gry można zdobyć 15 kryształowych kul, wykonując 15 zadań. Na te zadania jest określona ilość czasu od 1,5 minuty do 3 minut. Zazwyczaj z innymi długościami się nie spotkałem. I cóż, studio jest podzielone na 4 strefy. No tu jest ta kryształowa kula, tu jest finał, a tutaj mamy 4 strefy. Początkowo były następujące: strefa aztecka, strefa przemysłowa, strefa średniowieczna oraz strefa futurystyczna. Następnie strefę urbanistyczną, czyli strefę miejską, zastąpiła strefa oceaniczna. No i cóż, każda strefa ma swoją
Ma ileś tam jest stylizowana na określony design. Azteka to jest takie stare miasto azteckie. Ostrowa Oceanicza to jest zatopiony statek. Tutaj mamy strefa średniowieczna, to jest taki zamek średniowieczny typowo. Natomiast strefa industrialna to jest takie miasto opuszczone, a później strefa futurystyczna to jest science fiction. Po prostu. Miasteczko, baza kosmiczna taka. No i cóż, tutaj mamy takie przykłady zadań. Na przykład strefa aztecka. Ułożyć hasło, tutaj jakieś słowo, wkładając w puste miejsca w murze odpowiednie elementy z literami. Albo coś takiego ze strefy średniowiecznej, gdzie trzeba ułożyć odpowiednie kości w odpowiedniej kolejności. No właśnie. Jeżeli zawodnicy wykonają te zadania w określonym czasie, wtedy zdobywają kryształową kulę. A każda kryształowa kula to jest 5 sekund w finale. Natomiast, jeżeli nie zdążą, jeżeli czas upłynie, wtedy są więźniami. Wtedy zostają zamknięci, podobnie jak w Fallout Boyaert, zostają zamknięci w tych kabinach i są pozamiatani. Dla przykładu, tak wygląda strefa średniowieczna. Za tymi drzwiami mieszczą się komnaty z zadaniami. A tak na przykład wygląda strefa aztecka. Tutaj mamy wejścia do komnat właśnie z zadaniami. Każda strefa ma inne zadania, ale tych zadań jest po prostu za dużo, żebym o nich opowiedział w tym odcinku. Musiałbym zrobić oddzielne odcinki na przykład. Jeśli chcecie, piszcie w komentarzach, zrobicie. No i tyle, jeśli chodzi o Crystal Maze, o te wszystkie najważniejsze szczegóły, jeśli chodzi dotyczące tego turnieju The Crystal Maze. Jak mówię, format znakomity. Bardzo podobny do Fortu Boyard. Te podobieństwa są nieuniknione, ponieważ tutaj mamy rękę tego samego producenta. Ale naprawdę, jeśli obejrzycie jeden odcinek, to się wciągniecie. I będziecie oglądać kolejny, kolejny, kolejny. No i cóż, jeśli chodzi o tą pierwotną serię, jeszcze. Lata 90-95. Zrealizowano wtedy 6 sezonów po 13 odcinków każdy, czyli w sumie 78 odcinków. Jak wygląda realizacja od 2016 roku, to nie wiem, ile odcinków zrealizowano i tak dalej. Ale stacja jest ta sama, Channel 4. No i to chyba teraz na pewno wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia.